władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, znak zapytania, komunizmy w Europie Środkowej. To tytuł wystawy, na którą Państwa dzisiaj zaprosiliśmy i do zwiedzania, której będziemy zachęcać do marca przyszłego roku. Czy komunizm był utopią u władzy? Tak. Tak. Dlatego właśnie nie tak łatwo mówić o nim, ponieważ realizacja owej utopii wedle bardzo szacunkowych obliczeń, nigdy nie będziemy mieć pełnych, trwała, kosztowała i poniekąd nadal trwa i kosztuje około 50 do 60 milionów istnień ludzkich. Jugosławia. Po upadku tego państwa, po zakończeniu bardzo długich rządów Josipa Broz Tito, który się Stalinowi w 1947 roku, już w 1948 postawił, ale po upadku komunizmu tam doszło do strasznej wojny i czystek etnicznych. Dopóki on był, tych czystek nie było. Ale z takiego założenia wychodząc, można by było postawić tezę, ja ją tu stawiam, ona jest dyskusyjna, że komunizm nie tylko zakonserwował nacjonalizmy, ale jeszcze je pogłębił. I jak pękł, to wyszły na wierzch. Co było komponentem komunizmu w naszym tu wydaniu jako elementem podstawy tego systemu? Przychodzą mi do głowy trzy pojęcia. Entuzjazm. Zresztą znajdujemy się w miejscu, gdzie wynikiem tego entuzjazmu, jakby go tam dalej nie definiować, jest to, co nas otacza. Nowa Huta. Element drugi to jest propaganda. Bardzo silna, bardzo dobra, wyśmienita. Ale był jeszcze komponent trzeci. Strach. Panie Maćku! Panie Leszku, witam serdecznie. Witam. Jedzie pan, proszę, do Krakowa czy do Huty? Jadę do Huty, a właściwie nawet jadę na Hutę, bo u nas w Krakowie jedzie się na kurdwanów, idzie się na biuro, na szkołę, także jedzie się na Hutę. To powiedzenie, które pan zastosował, wzięło się stąd, że kiedyś rzeczywiście Nowa Huta była osobnym miastem i z Krakowa wyjeżdżało się mijając Białuchę i nie było nic. Były pola, lasy, sady, wieś Czyżyny gdzieś z boku i dopiero w okolicach Ronda Czyżyńskiego, tam gdzie był monopol, zaczynały się jakieś zabudowania. Trawa, o Jezus, starego typu. Typu N. Takie tramwaje, wówczas nowoczesne, zaczęły jeździć do Nowej Huty w listopadzie 1952 roku dla uczczenia 35. rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej i trasa przebiegała od Ronda Mogilskiego aż pod kombinat budującego się, pod bramę wcześniej budującego się kombinatu. Była to linia numer 5. A nie 15. Nie, linię numer 15 otworzono 2 lata później. Jej trasa przebiega od Ronda Mogilskiego aż po przystanek Cementownie, czyli trochę dłuższe było to. I pamiętajmy, że te tramwaje były strasznie przepełnione, do tego stopnia, że wisiały na nich takie winogrona ludzkie. Kiedyś drzwi nie były zamykane automatycznie, więc były otwarte na oścież. Ludzie wisieli poza tramwajem. Na plecach tych ludzi wisieli następni, na plecach tych następnych jeszcze następni i wisiały takie wielkie grona. I stąd trzeba było wyciąć te drzewa. Na starych zdjęciach widać, że przy torach były gęsto drzewa, ale po prostu ludzie się o te drzewa obijali i spadali na dół. Było bardzo dużo wypadków. W tym pierwszym okresie kursowania tramwaju liczba wypadków, ale nie tylko z udziałem
tutaj jeżdżących tym tramwajem, ale przede wszystkim również samochodów, które nie były przyzwyczajone, mimo że było ich niewiele, do takiego pojazdu jak tramwaj w Nowej Hucie. A też trzeba powiedzieć, że kiedy zobaczono na przykład konduktora, to ludzie wyskakiwali przez te otwarte drzwi i tam też były wypadki. Nie skasowaliśmy biletów. No teraz elegancko mam już pokasowane. To jest kasownik. No taki z lat 90. Innej generacji. Natomiast te pierwsze kasowniki to były takie metalowe z takimi dziurkami, ale wcześniej jak zaczęły jeździć te tramwaje, to siedział konduktor. Tak, tak. I wchodziło się przez przednią elegancko platformę. Elegancko ubrany, bo to była elita. I kasował takim dziurkaczem, wyciągając czy ulgowe, czy normalne bilety z takiej torby. Te nowochódzkie tramwaje trafiły też do poezji. Zna pan słynny wiersz Marcina Świetlickiego, który mówi: Kraków i Nowa Huta, Sodoma z Gomorą, z Sodomy do Gomory jedzie się tramwajem. Chodzi tu oczywiście o kultową czwórkę, która jechała z Bronowic do kombinatu. Panie Maćku, a teraz pojedziemy do Krakowa super nowoczesnym krakowiakiem.